W tym roku podczas Dni Wałbrzycha nad miastem pojawią się balony. Jeden z nich będzie repliką jednego z pierwszych balonów świata, a ten, kto go pierwszy zobaczy, otrzyma niespodziankę. Na uczestników czekają też inne atrakcje. Po raz pierwszy Dni Wałbrzycha odbędą się na terenie Akwazdroju. Co zadecydowało o nowej lokalizacji? Balonowy turniej Polski potrzebuje ogromnych przestrzeni. Część balonów będzie startować ze stadionu na Białym Kamieniu, a część z terenów pobliskich, właśnie znajdujących się w bliskim sąsiedztwie tego stadionu. Jeden z balonów na start potrzebuje około 30 metrów kwadratowych i tego miejsca na Piaskowej Górze po prostu nam brakowało. Tegoroczne Dni Wałbrzycha rozpoczną się na tydzień przed innymi dwoma dniami koncertowymi, bo wtedy ruszy projekt Kulturalny Wałbrzych. Wałbrzyskie instytucje kultury przygotowują już teraz specjalny program, bardzo zapraszają do siebie mieszkańców, między innymi Biuro Wystaw Artystycznych, między innymi Biblioteka pod Atlantami czy Zamek Książ, jak i również sam Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Główną atrakcją imprezy będzie balonowy turniej Polski. Do Wałbrzycha przyleci 6 balonów, a jeden z nich będzie repliką balonu braci Montgolfier, którzy 5 czerwca 1783 roku w Annoy dokonali pierwszej udanej próby wzlotu balonu papierowo-płóciennego o średnicy około 12 metrów napełnionego gorącym powietrzem. Będą rozgrywane konkurencje sportowe, loty sportowe, ale również wiele pokazów. Będą również mieszkańcy Wałbrzycha, zaproszeni goście, mogli latać tymi balonami. Jak i również w tym roku w Wałbrzychu pojawi się po raz pierwszy replika balonu braci Montgolfier. Warto wypatrywać niebo, jeżeli zobaczymy tę replikę, jeżeli zobaczymy ekipę, warto ją śledzić, a osoba, która pierwsza przywita pilota wraz z ekipą po wylądowaniu, otrzyma niespodziankę. W piątek 6 września Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zespołu Enej. W sobotę 7 września na scenie koło Akwazdroju pojawi się Julita Fabiszewska z Łomży. Młoda wokalistka znana jako Jula. Dodatkowo podczas tych dwóch dni będzie można usłyszeć zespół Cyriam z Krosna grający rock gotycki oraz DJ-a Gromi w nowych aranżacjach. Wystąpią też laureaci projektu Wałbrzych ma talent Wojciech Kania i Justyna Megdesza oraz grupy Silent Life z Wałbrzycha i The Green Irish Team z Głuszycy. Tradycyjnie zatańczy i zaśpiewa zespół pieśni i tańca Wałbrzych. Nie może zabraknąć oczywiście wielkiego lunaparku, nowe urządzenia, urządzenia zarówno typu Extreme, jak i te mniejsze dla dzieci. Namawiam już teraz, żeby Wałbrzyszanie oddawali krew, specjalny punkt krwiodawstwa również powstanie w kompleksie Akwazdrój. W związku ze zmianą lokalizacji Dni Wałbrzycha organizatorzy chcą skomunikować Biały Kamień z resztą miasta. Jest szansa, że przejazdy mogą być bezpłatne. Prowadzone są rozmowy w tej sprawie.